Jeżeli Państwo pozwolicie, chciałbym rozpocząć kolejne spotkanie z Państwem. To wcześniejsze było poświęcone tylko i wyłącznie sprawom dotyczącym informacji, że zamierzam kandydować i że zarejestrowałem własny komitet. Wtedy Państwo pytaliście o program. Odpowiedziałem, że na kolejnej konferencji o tym powiem. Chciałbym dotrzymać słowa w tej sprawie i powiedzieć kilka zdań o programie, a tak naprawdę również o kolejnych odsłonach programowych, bo wszystko nie da się powiedzieć, wszystkiego nie da się powiedzieć na jednej konferencji. Również miejsce, w którym się dzisiaj spotkaliśmy, nie jest miejscem przypadkowym. Jak Państwo wiecie, jednym z haseł, którym się posługuje, jest hasło skuteczne dla regionu. Ta inwestycja, hala widowiskowo-sportowa w Koszalinie, jak wiele innych inwestycji, otrzymało w czasach rządów Platformy wsparcie i ze strony rządu, i ze strony rządu, ówczesnego rządu Donalda Tuska, ale też ze strony środków unijnych. Domyślacie się pewnie Państwo, że nie wszystkie rzeczy same tak łatwo się realizują. Czasami trzeba mocno zabiegać, żeby pieniądze, gdy potrzebne jest wsparcie, chciały trafić tutaj. To zwłaszcza w przypadku środków rządowych tak funkcjonuje. Zresztą myślę, że PiS to udowadnia na co dzień, nie lubiąc tego regionu, zabierając pieniądze stąd. Ale nie chcę mówić o PiSie, nie chcę się na nich koncentrować, zostawiam ich zupełnie z boku. Chcę tylko powiedzieć kilka zdań o najpierw sprawach programowych. Ten własny program postanowiłem osadzić na czterech poważnych filarach, na czterech nogach. I te nogi to zdrowie w regionie, środowisko dla ludzi, praca musi się opłacać i region to ludzie. Tak jak zapowiedziałem, każdy z tych wątków będę chciał na kolejnych odsłonach bardzo szczegółowo omówić, ale siłą rzeczy sprawy dotyczące zdrowia w naszym regionie, dostępu do lekarzy, dostępu do szpitala w ogóle, to jeden z najważniejszych, najbardziej palących problemów. Nie ulega wątpliwości, że wzmocnienia w takim wymiarze finansowym wymaga szpital wojewódzki w Koszalinie. Dzisiaj rozpoczął się strajk fizjoterapeutów. Nie przyszli do pracy w wielu miejscach w Polsce, a jednocześnie minister zdrowia mówi, że dyrektorzy szpitali powinni sobie lepiej radzić, że NFZ dał na to pieniądze. Prawda w przypadku szpitala koszalińskiego wygląda mniej więcej tak, że kontrakt w ubiegłym roku na rehabilitację wynosił trochę ponad 500 tysięcy, po zmianach wynosi około 250 tysięcy. A więc jeżeli minister zdrowia mówi, że dyrektorzy mają sobie lepiej radzić, bo mają więcej pieniędzy, to prawda wygląda kompletnie inaczej. I dlatego trzeba, i między innymi dlatego trzeba zająć się sprawami dotyczącymi zdrowia. W okresie rządów Platformy budżet tego szpitala został zwiększony z 50 kilku milionów do prawie 200 i stoi od dłuższego czasu. Podobnie zła sytuacja dotyczy szpitala w Szczecinku czy w Sławnie. Jednym z tych działań, które chciałbym bardzo mocno wspierać, to konsolidacja szpitali pod jeden szyld. Chciałbym, żeby szpitalami w całości zarządzał samorząd województwa, a tam, gdzie jest to możliwe, łączył, bo choćby taki szpital wojewódzki w Koszalinie i szpital w Sławnie doskonale mogłyby uzupełniać swoje oferty, współdziałać i współpracować z korzyścią zarówno dla mieszkańców Sławna, jak i powiatu sławieńskiego, jak również z korzyścią dla całego regionu. Podobnie zresztą w sprawach dotyczących środowiska. Kilka dni temu w Koszalinie odbył się strajk, protest klimatyczny, młodzieżowy protest klimatyczny. Państwo, jak pewnie jeździcie i spotykacie, oglądacie różne miejsca publiczne w Koszalinie, to wszędzie tam
zauważycie tablicę z napisem sfinansowaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i nie są to lata ostatnie. To jest, te tablice powstały i zostały ustawione przed rokiem 2015. Dotyczy to zarówno szkół, przedszkoli, szpitali jednego i drugiego, czy też takich instytucji jak budynek Urzędu Wojewódzkiego. W Koszalinie przez te ostatnie lata rzeczywiście zrobiono bardzo dużo na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. To oczywiście nie koniec i wiele potrzeb ciągle występuje, choćby w Szczecinku. Szczecinek to jest miasto, którym rzeczywiście sporo trzeba zrobić w części dotyczącej poprawy jakości powietrza. Praca musi się opłacać. Przez ostatnie lata bardzo dużo uwagi w Polsce jest zwracane w tej części osób, które otrzymują wsparcie niekoniecznie pracując, a jednocześnie zapomina się o tych, którzy pracują, płacą podatki, czasami zarabiają najniższą krajową i tak naprawdę ich koszty zatrudnienia w całości ponoszą pracodawcy, przedsiębiorcy. My chcemy, ja chcę zaproponować rozwiązanie, które też nie dzisiaj Państwu zasygnalizuję, ale szerzej przy okazji następnego spotkania omówię, które spowoduje, że ci najniżej zarabiający otrzymają większe wsparcie finansowe, ale nie odbędzie się to kosztem przedsiębiorcy. Odbędzie się to kosztem danin publicznych, a więc ZUS-u i podatku. To rozwiązanie jest już mocno przeliczone, mocno udokumentowane i ono spowoduje, że Polacy, ci najmniej zarabiający, również mieszkańcy naszego regionu, będą mogli zarabiać więcej, ale tak jak powiedziałem, nie odbędzie się to kosztem pracodawcy. I region to ludzie. Hasło, którym się posługuję od wielu lat, bo tak naprawdę od początku do końca o ludzi przecież chodzi. Co byśmy nie robili, to służy obywatelowi i służy ludziom. I to dotyczy zarówno budowy infrastruktury, tak bardzo potrzebnej w naszym regionie. S6, jak Państwo wiecie, rozpoczęto budowę w okresie rządów Platformy. Podpisano umowy na pierwszy odcinek, ten ze Szczecina do Koszalina w tamtym czasie. Ogłoszono przetargi również na ten odcinek między Gdańskiem a Koszalinem. Jak również Państwo wiecie, w tej drugiej części mamy do czynienia z magmą. Znaczy, tam niby coś się dzieje, a tak naprawdę PiS udowodnił, że ogłoszone przetargi nic nie znaczą, bo nawet takie potrafił unieważniać, więc chciałbym pilnować realizacji tak ważnej, potrzebnej dla ludzi, dla rozwoju tego regionu inwestycji drogowych, zarówno S6, jak i S11, w tym przypadku S11 było na liście głównej. Na liście głównej został tylko odcinek Koszalin-Bobolice, pozostały odcinek został skreślony z listy głównej i przeniesiony na listę rezerwową, a więc na Święte Nigdy w takim wymiarze teraz. I chciałbym również zadeklarować, że będę wspierał wszystkie te rozwiązania, które będą powodować utrzymanie tego wsparcia, które Polacy już otrzymali, nie tylko w ramach programu 500+, tylko mam świadomość, że to musi być robione mądrze i to musi być wsparcie, które trafia do osób rzeczywiście potrzebujących, a nie może być tylko i wyłącznie sposobem na to, żeby kupić kolejną bardzo drogą zabawkę, bo wsparcie dla dzieci jest jak najbardziej potrzebne, ale nie może być to sposób na zbytki, które są zbędne w wielu miejscach. O tym też przy następnej okazji będę chciał powiedzieć. Jest ze mną autobus. Autobus stary, na szczęście młodszy niż ja, ale jednak stary. Z 1970 roku zdążyłem się dowiedzieć.
autobus, który myślę, że dla wiele osób będzie na ten autobus patrzeć z dużym sentymentem. Ja tym autobusem i z moimi przyjaciółmi, współpracownikami wyruszam w podróż po okręgu wyborczym. Chcę się spotykać z mieszkańcami miasteczek, miast, ale też wsi i rozmawiać o sprawach, które dotyczą programu. Trochę to będzie podróż sentymentalna, ale tak naprawdę będzie to podróż i dyskusja o przyszłości, która dotyczyć będzie mieszkańców tej ziemi i tego regionu. I ostatnie zdanie, żeby Państwa nie zanudzać, dla mnie osobiście nadzwyczaj ważne. Każda wybory, jak sama nazwa wskazuje, to jest wybór między kimś a kimś w tym przypadku. I chciałbym, żeby mieszkańcy naszego regionu mieli możliwość oceny kandydatów. Chciałbym wezwać do debaty moich konkurentów w wyborach do Senatu. Panów Krzysztofów. Obu szanuję, nie lekceważę. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o sprawach, które dotyczą Koszalina, powiatu ziemskiego Koszalin, Szczecinka i powiatu, czy Sławna i Darłowa i również tych powiatów i ludzi, którzy tam mieszkają. Żebyśmy przedstawili swoje problemy. Moi przyjaciele sztabowcy dzisiaj taką ofertę wyślą do debaty na zasadach uzgodnionych z nimi, na zasadach takich, jakich oni oczekują. Ja jestem w stanie się podporządkować regułom gry, które zostaną przez nich narzucone. Natomiast wiem, że debata jest tutaj jak najbardziej wskazana i potrzebna. Mam nadzieję również, że Państwo wtedy będą mogli przysłuchiwać się tej debacie i sprawozdanie z debaty zostanie przekazane publicznie.